Przystanek Kraków. I wracamy do żywej rozmowy z naszym gościem. Przypominam, jest to Jakub Danecki z Ruchu Obywatelskiego Nie dla Akta Kraków. Omówiliśmy już pokrótce, jak się zawiązał ten ruch, po co była ta manifestacja. Zatem przejdźmy do rzeczy, a mianowicie... Czym jest właściwie ACTA? Tak, czym właściwie jest ACTA? To jest palące pytanie. Pewnie każdy już coś słyszał, każdy pewnie wie, że może to nie jest do końca prawda. Zaraz to, mam nadzieję, że wyjaśnimy, że ograniczy to na przykład prawa człowieka w internecie, w komunikacji. Właśnie. Jakich dziedzin życia dotyczy ACTA? Jakie wnioski mogą się nasunąć po przeczytaniu tego dokumentu? Tak naprawdę największe poruszenie wywołały kwestie dotyczące internetu, ale prawdą jest, że ACTA dotyka wszystkich tych dziedzin życia, w których występują prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, czyli tak naprawdę wszystkich. Od lat 70. wszystkie twory ludzkie są automatycznie objęte, można powiedzieć, licencją All Rights Reserved, co oznacza, że wszystkie prawa do danego dzieła, czy to będzie rysunek konika w przedszkolu, czy to będzie patent na nowy lek, są z założenia przypisane jego twórcom. Dlatego sprowadzanie ACTA tylko do internetu jest, powiedzmy, bagatelizowaniem problemu i między innymi dlatego tak bardzo próbuje się to zrobić. To znaczy w całej debacie osoby, które protestują przeciwko ACTA, określa się właśnie jako młodocianych internautów, jako ludzi, którzy po prostu chcą sobie kraść filmy, i rzeczywiście ta grupa dominuje w tym ruchu, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że prócz internetu ACTA dotyka także wszystkich innych dziedzin życia, na przykład możliwości produkowania leków generycznych, tak naprawdę uniemożliwienia ich transportu, nawet jeśli te leki są legalne, na przykład w dwóch krajach, tym pierwotnym i docelowym, to jeśli tylko ten ładunek będzie się znajdował w kraju, który podpisał ACTA, może dojść do zablokowania go w imię praw własności jakiegoś podmiotu. Zresztą ACTA nie pozostawia tak naprawdę wiele do gadania tym, którzy są podejrzani o naruszenie tych praw autorskich. I to tak naprawdę jest bardzo bulwersujące, ale pomijając te leki i tak dalej, mamy też problem na przykład żywności. W tym momencie coraz częściej próbuje się patentować kod genetyczny różnych roślin, coraz częściej próbuje się patentować też zwierzęta czy sposoby produkcji danych, powiedzmy, artykułów, to też tyczy się leków. Na przykład tutaj podam taki przykład bardzo, bardzo jaskrawy, to znaczy tu chodzi o tak zwane biopiractwo i fasolę Enola, która była hodowana w Meksyku. Otóż to było jakoś w połowie chyba w 2005 roku. Ktoś w Stanach Zjednoczonych opatentował właśnie tę fasolę, która była już hodowana w Meksyku przez dłuższy czas, co uniemożliwiło meksykańskim farmerom eksport do Stanów Zjednoczonych w oparciu o inne umowy handlowe i tak naprawdę zostawiło 22 tysiące ludzi bez środków do życia. ACTA jeszcze bardziej zaostrza tego typu kwestie, tego typu sytuacje i jeszcze bardziej ogranicza możliwości dochodzenia swoich praw przez te podmioty, które zostały posądzone o naruszenie praw autorskich. Czyli ACTA właściwie pod przykrywką tego, że chroni nas przed różnego rodzaju podróbkami, które oczywiście mogą być szkodliwe, narzuca pewne sztywne ramy odnośnie sposobu przekazu i przepływu dóbr czy informacji. Dokładnie, mało to. ACTA jest oparta według mnie na absolutnie fałszywych przesłankach. To znaczy na samym początku jest w niej napisane, że ochrona praw autorskich ma służyć właśnie podtrzymaniu wzrostu gospodarczego i czy powiedzmy dobrej sytuacji ekonomicznej w krajach, w których są prawa autorskie. Ale na przykład Komisja ONZ-u do spraw rozwoju przemysłowego nie stwierdziła zależności pomiędzy występowaniem, nawet nie tyle co egzekwowaniem tych praw, ale występowaniem praw autorskich, a rozwojem gospodarczym. Tak samo raport OECD z 2011 roku również wskazuje na to, że tak naprawdę bardzo, bardzo represyjne stosowanie praw autorskich prowadzi nie do rozwoju, a raczej do kurczenia się możliwości rozwoju. Tu ma miejsce tak zwany efekt wychłodzenia, to znaczy ludzie, obawiając się, że mogą złamać prawa autorskie, po prostu nie będą podejmowali żadnych
żadnej innowacyjnej aktywności. Mało to, tutaj są takie, mówi się o tym, że to jakieś lobby pirackie, czy jakieś lobby różnych oszustów próbuje w ten sposób przedstawić sprawę, ale w 2008 roku była konferencja w Montrealu, na której byli ludzie właśnie, prawnicy związani z innowacjami, ludzie związani właśnie z przemysłem biochemicznym czy farmaceutycznym, i oni wystosowali tak naprawdę takie 16 dobrych dróg rozwoju dotyczących stałego rozwoju i innowacyjności, i tak naprawdę te 16 zasad stoi w absolutnej sprzeczności z ACTA. To znaczy ACTA broni nie interesów tych, którzy zależy na innowacji, a tych, którzy już posiedli prawa autorskie. Pierwsze zdanie w tym ACTA jest nie do końca prawdziwe, jeśli nie mówiąc fałszywe. Tak przynajmniej twierdzi wasza organizacja. Czy mam rację? Tak, znaczy chodzi tutaj o podstawy, na których ten dokument został stworzony. To znaczy tu jest, to wyznacza, nawet jeśli przy założeniu oczywiście są kontrowersje co do tego, ile z tych zapisów może być wprowadzonych w życie, a ile nie, ponieważ ACTA jest umową skrajnie ogólną i po prostu, ja bym powiedział, niedorzecznie ogólną. Kiedy ją czytałem, to na zmianę przychodziły mnie dreszcze i chciało mi się śmiać, bo to po prostu jest, dla mnie było niezrozumiałe, do czego ta umowa prowadzi. W każdym razie ACTA opiera się na założeniu, że należy coraz bardziej penalizować jakiekolwiek przejawy łamania praw autorskich, a nie iść z duchem czasu. ACTA betonuje stary model gospodarczy, który nie służy innowacji, kosztem właśnie innowacji, kosztem tych ludzi, którzy potrzebują... Inaczej, ACTA betonuje model, który zakłada, że innowacyjność we wszelkich powiedzmy aspektach, tutaj troszeczkę odeszliśmy od tego internetu, ale powiedzmy to, ja uważam, że troszeczkę ważniejsze, że innowacyjność wynika z pracy wybitnych jednostek, znaczy nie wiem, Franklin, Bell, Curie, Skłodowska, wszyscy wymyślili coś wielkiego i należy mi się za to pieniądze. Natomiast w tym momencie model rozwoju jest zupełnie inny. W tym momencie mamy setki tysięcy ludzi rozproszonych po całym świecie, dla których podstawą innowacji jest właśnie wymiana informacji, a nie jej reglamentowanie. Więc ACTA prowadzi do zwiększenia się wpływu i do nadmiernej penalizacji tych środowisk, które i tak nie są innowacyjne. Czy wasz ruch obywatelski ma kontakt z tą drugą stroną barykady, żeby nawiązać z nim jakiś kontakt i wypracować wspólne stanowisko co do rozwoju prawa w przyszłości? W tym momencie planujemy rzeczywiście debaty przy zaproszeniu obu stron, i tych, którzy są za ACTA, i tych, którzy są przeciw. Natomiast w tym momencie nasz ruch jest jeszcze na troszeczkę za małym poziomie rozwoju. To znaczy jesteśmy bardziej skupieni na tym, żeby zorganizować kolejną manifestację 11 lutego, niż na przykład właśnie zorganizowaniu debaty, ale w momencie, w którym manifestacja przejdzie i będziemy mieli troszkę więcej czasu, momentalnie bierzemy się właśnie za organizację debat, spotkań, akcji informacyjnych, różnego rodzaju happeningów, które pozwolą przedstawić aktę w prawdziwym świetle, nie przedstawić ją jako absolutnego potwora, który prowadzi do zniszczenia wolności, ani też nie jako narzędzie, które zbawi świat. Tylko powiem szczerze, że będzie pewien problem z tym, żeby osoby, które są za ACTA, żeby się z nimi skontaktować, ponieważ jest ich naprawdę, naprawdę mało. Zresztą pan Zbigniew Hołdys wspomina tutaj, że nie doszło do żadnych konsultacji z autorami, z twórcami i tak dalej. I jest to kłamstwo, jest to absolutne kłamstwo, przede wszystkim dlatego, że podczas procesu negocjacji i ratyfikacji ACTA to właśnie organizacje społeczne nie zostały dopuszczone do tych negocjacji, a jedynie właśnie twórcy, jedynie właśnie nawet nie tylko twórcy, a przedstawiciele wielkich stowarzyszeń i zrzeszeń twórców, wielkie koncerny biochemiczne, wielkie koncerny medialne, więc to jest po prostu z założenia kłamliwa teza, zwłaszcza, że osoby, no tutaj można je lubić czy nie i mieć o nich różne zdanie, o wiele bardziej znane niż pan Hołdys, na przykład, nie wiem, Pablo Coelho, czy powiedzmy na przykład Neil Gaiman, czy zespół Radiohead, one udostępniają, wszyscy są przeciw ACTA, wszyscy uważają, że rozpowszechnianie treści ich dzieł służy nawet kanałami nieformalnymi, czy nawet nielegalnymi, im służy. Tutaj podają bardzo wymierny przykład, na przykład rozpowszechniania się dzieł w Rosji, zanim doszło do ich publikacji, czy pokazują dane, że nawet jeśli udostępniają swoje dzieła za darmo, i tak zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Powiedzmy, mam wrażenie, że pan Zbigniew Hołdys mógł podejść do tego ze złej strony. To znaczy, prawdopodobnie nie zarabia tyle, ile by chciał zarabiać. Nie dlatego, że ktoś kradnie jego dzieło, tylko jego dzieła muszą nie być na tyle dobre, żeby ludzie chcieli je ściągać, żeby ludzie chcieli ich słuchać, żeby ludzie chcieli chodzić na koncerty, żeby ludzie chcieli
kupować książki, plakaty, zdjęcia, koszulki i szereg innych rzeczy. Wychodzimy z założenia, że ten standardowy model biznesu już przestaje funkcjonować w obecnym świecie i najbardziej kreatywne środowiska właśnie skłaniają się ku licencjom Creative Commons, najbardziej kreatywne środowiska skłaniają się ku propagowaniu darmowego czy powiedzmy odpłatnego w różnych innych formach produktu kosztem właśnie takiego starego porządku, w którym wszystko musi być zakupione i swoje. Zresztą inna sprawa jest taka, że tak naprawdę ile książek, które przeczytaliście, ile płyt, które wysłuchaliście, rzeczywiście kupiliście. Nie chodzi tutaj o ich ściąganie. Powiem szczerze, że nie wiem, czy mam połowę tych książek, które przeczytałem. Część z nich była z biblioteki, część z nich pożyczyłem od znajomych, część płyt przesłuchałem u znajomych, część z tych płyt kupiłem. I w internecie w tym momencie dochodzi do tego, że jest większa możliwość przepływu informacji, ale równocześnie pojawiają się nowe możliwości kontroli. Tak jak kiedyś, tutaj nie wiem, historia z życia. W 98 roku miałem akurat kilka dzieci na osiedlu Miało-Magnetowid i ja pożyczyłem od mojej kuzynki Titanica. Więc zebrało się całe osiedle, żeby tego Titanica obejrzeć i obejrzę go naprawdę kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt dzieci siedząc u mnie. I teraz tak, pożyczony przeze mnie film, który za darmo rozpowszechnia pośród dzieciaków dookoła. Czym to się różni od sytuacji, w której na przykład ściągnę, pożyczę film, czyli na przykład go ściągnę od znajomego i potem rozpowszechnię go dalej? Tylko tym, że niewiele osób było w tym samym pomieszczeniu, ale mechanizm jest ten sam. I mam wrażenie, że ci, którzy bronią tego starego prawa autorskiego, po prostu tego nie rozumieją, że to, co od zawsze istniało, ten nieformalny obieg kultury, ten nieformalny obieg mediów, w tym momencie zachowując swój stary charakter, otrzymuje nowe formy, w których może się objawić. I to jest tak naprawdę, to się przebija przez to, co powiedział pan Hołdys, czyli po prostu przekonanie, że jeśli coś nie zostało zakupione, to zostało skradzione. A to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, to jest bardzo rozmyta sytuacja. Tutaj nie ma możliwości, żeby to jednoznacznie ocenić, przynajmniej ja tak uważam, bo nieformalny obiekt treści funkcjonuje od zawsze i według mnie przyniósł więcej dobrego niż strat dla twórców.